Na stacji Chandra Unyńska, gdzieś w mordowijskim powiecie, technik Władz Fomycz Zapojkin przepięknie grał na klarnecie. Czasem tak smętnie, jak gdyby trafił go żal najstraszniejszy, a wtedy grywał przeciągle ostatni dzionek dzisiejszy. Czasem prześlicznie i słodko, jakoś łagodnie i czule, a czasem dziko, wesoło, o samowarach i tule. A pannie Jadzi z bufetu serce z wzruszenia aż mięknie, szeptała często: Włas Fomycz, pan gra tak cudnie, tak cudnie, tak pięknie. A technik wąsa pokręca i oczkiem zdradnie i miga: i Bogu, głupstwo zupełne, to dla was, pan Jadwiga. Ach, wzdycha Jadzia do Grajka, Grajek zawodnie jej kadzi i wzdycha jeszcze Piotr Płaksin. Do Jadzi ślicznej, do Jadzi. Wicher po polu się tłucze, huczy za oknem zawieja. Władz Fomycz gra żałośliwie. Och, żal mnie ciebie, Rosję. Śnieg pada gęsty i gruby, wiatr w szpary okien zawiewa, panna Jadwiga jak co dzień podróżnym wódkę nalewa. Sroży się mroźny, mróz trzaskający dreszczem przejmuje do kości. Siedzi Piotr Płaksin i pisze. Pisze list o swojej miłości. Pisze Piotr Płaksin do Jadzi, że jej powiedzieć nie umie, więc błaga w liście chociażby, no niechaj go Jadzia zrozumie. Pisze, że kocha ją dawno, jeno powiedzieć jej nie śmiał, o tajemnicę ją prosi, aby Włas Fomycz się nie śpiał. Pisze serdecznie, miłośnie, że kocha, marzy, wspomina i łzy padają na papier telegrafisty Płaksina. Jest smutne okno na stacji, skąd widać pola dalekie, skąd widać szyny, pociągi i trzy drzewiny dalekie. Skąd widać ludzi, co jadą w dalekie, smutne podróże, skąd widać jesień rosyjską i szare niebo hen w górze. Jest niezmierna tęsknota i żale stare, banalne, i oczy bardzo dalekie, i słowa żegnalne. Ach, serce biedne, wzgardzone. Ach, oczy śmieszne, płaczące. Ołkania w nocy bezsenne, łzy, miłości gorące. Nie dla mnie, pan, panie Płaksin. Dla mnie Władz Fomycz artysta, z duszą poety marzącą. A pan co? A pan co? Telegrafista. Czyta Piotr Płaksin i myśli. Po co mi komu na świecie? I myśli jeszcze, jak ślicznie Władz Fomycz gra na klarnecie. Na stacji Chandra Unyńska przy samym płocie cmentarnym jest grób z tabliczką drewnianą, z krzyżykiem małym i czarnym. A na tabliczce jest napis: Duszo pobożna i czysta, pomódl się, leży w tym grobie Piotr Płaksin, telegrafista.